Dzień dobry, jestem znowu ja, Plas, witam was bardzo serdecznie. Jak możecie zobaczyć, przed chwilą wygrałem grę. Jeżeli byście chcieli zobaczyć tą grę, którą wygrałem dopiero co teraz, You Won by Resignation, może zobaczcie poprzedni odcinek z wczoraj i możecie zobaczyć, że dzisiaj już będę próbować, no nie wiem, czy mi się uda, wbić 900 ilo i równocześnie z próbą wbicia 900 ilo będę próbował zdobyć, jak to się nazywało, Win Streak 8, bo to będzie możliwe, że moja ósma wygrana pod rząd na Rapidach. I gram znowu z silniejszym przeciwnikiem, 938, to jest najprawdopodobniej najsilniejszy przeciwnik, z jakim grałem dotychczas. Okej. Chłop mnie szachuje, nie wiem po co. Chłop się cofnął. Teraz co chłop może tym zrobić? Chłop może chcieć iść tutaj, żeby mi tego atakować, ale to tak naprawdę nie ma sensu, bo mu wtedy zbije to hetmanem i nie będzie mógł mi zbić mojego gońca przez to, że ja będę tutaj go atakować. No po prostu otworzyć sobie gońca i gdzieś tam nim próbować już iść powolutku. Chłop nie jest teraz w stanie mnie w żaden sposób zaatakować. Bym mógł iść na przykład tutaj, ale też by mu jakoś bardzo dużo nie dało. No wychodzimy sobie gońcem? Może tutaj? Już wtedy chłop po prostu wyjdzie swoim gońcem. Nie wiem, czy to mi się aż tak bardzo opłaca. Mogę też skoczkiem gdzieś wyjść? Na przykład tutaj mogę wyjść skoczkiem i sobie już roszadki zrobić. Okej, okay, chłop już próbuje mnie tam atakować. Gdzie chłop może chcieć iść? Tutaj nie może iść, bo bym mu zbił. Tutaj też nie może iść, bo bym mu zbił. Tutaj też nie może iść, bo bym mu zbił. Najbardziej mu się opłaca iść tutaj. A ja mogę iść po prostu tutaj. Jeśli nieważne, gdziekolwiek się tym ruszy. W sensie, jeśli się ruszy tutaj, to ja mogę właśnie po prostu tutaj mu zbić pioneczka. Teraz chłop może iść tutaj wieżą, ale to po prostu sobie odejdę tutaj. No i właśnie chyba jest szansa, że w tym momencie przegrałem moją ósmą wygraną, bo podwaliłem wieżę, ale widzowie, zawsze powtarzam, żeby się nigdy nie poddawać, bo poddawanie jest dla lamusów, więc jeśli nie identyfikujecie się jako lamusy, to się nie poddawajcie. W ogóle nie wiem, po co tutaj poszedłem, teraz dałem mu uciec. Jeśli tu nie może, bo zostanie zbity, tu też zostanie zbity, nie ma jak uciec do końca. Bez sensu tutaj królem w ogóle poszedłem. Mówię tutaj królem, żeby otworzyć sobie z powrotem gońca. Będę mógł na przykład iść tutaj. Iść tutaj, Co on w tym momencie zrobił? Chłop zapomniał, że jego skoczek jest tutaj zamiast tutaj? Chłop po prostu podwalił figurę. Ja myślałem, że ja to przegram już. Ale chłop w tym momencie zaczął podwalać wszystko. Co jest? Czy to możliwe, że ja to zaraz wygram, widzowie? Że w jakiś sposób się obronię, bo w sumie tutaj mogłem wymienić te hetmanki. Ej, ja to wygrywam, widzowie, czyli jeśli w tym momencie wygram, to będzie moja ósma wygrana pod rząd. To bardzo ładny wynik, widzowie. Co zrobiłem? A kurde, nie chciałem się tutaj ruszyć. No słup może iść tutaj i mnie tutaj to. Ja pójdę tutaj po prostu. Chciałem powiedzieć, że może mi widełki zrobić. Dobra, atakujemy go. On się pewnie po prostu cofnie. Mnie denerwuje ten król. Chciałem też wieżę jakoś gdzieś uwolnić, żeby coś atakowała. Mogę tutaj zablokować królowi to pole i tutaj pionkiem gdzieś iść do przodu. Pionkiem iść do przodu. I tutaj będę go atakować i chłop będzie musiał uciekać. A chłop chce mi skoczkę zaatakować. Teraz jeśli mi to zbije, to traci i wieżę, i hetmana. Okej, okay. Nie jest aż taki głupi niestety. Ja bardzo lubię głupich przeciwników. Teraz jeśli mi to zbije, to też traci hetmana.
хоп, волал стратить Хитмана в свой własный способ. No i widzicie, widzę, mam 905 iro, więc no po prostu dobrze mi idzie, w sensie ja wygrywam głównie dlatego, że moi przeciwnicy robią bardzo dużo błędów, ale o to dokładnie chodzi w szachach, żeby po prostu grać jak najlepiej, wow, w sensie dla arcymistrzów w pewnym sensie o to chodzi, ale na moim poziomie po prostu czy wystarczy, żeby nie popełniać błędów?